Poza sprzedażą czysto nowych motocykli w naszym salonie oferujemy również możliwość klientom kustomizacji, czyli przerobienia motocykla pod siebie, spersonalizowanie go tak, jak każdy chce. Jeden przykład, który mamy w salonie, Harley Davidson ogłosił konkurs Battle of the Kings na przebudowę Street 850, czyli nowości w ofercie Harley'a. To jest motocykl, jaki wypuszcza fabryka, Street 750, zupełnie nowy model, 2015. Tak wychodzi z fabryki. Konkurs polegał na tym, żeby w określonym budżecie i w określonych środkach zbudować jak najlepszy custom. Naszym pomysłem na konkurs i customizację jest ten oto motocykl stylizowany na Cafe Racera. Został on dość fajnie przebudowany w całości przez nasz salon z niewielką pomocą Darka oraz Grześka, który jest lakiernikiem. Znaczące zmiany, które są między modelem naszym konkursowym a oryginalnym, to jest tylny błotnik, został przebudowany, zaprojektowany, zbudowany zupełnie od nowa. Mamy nową kanapę, zupełnie nowe customowe malowanie z charakterystyczną jedynką, która jest związana z Dark Customem, czyli takim nurtem promowanym teraz przez Harley'a. Dużą rolę odgrywają dodatki, głównie lakierowane pokrywy silników. Wszystkie dodatki, które tylko możliwe były, polakierowaliśmy w kolorze złotym. Wymieniliśmy manetki, wymieniliśmy kierunkowskazy, które teraz są LED-owe. Wymieniliśmy lampę na LED-ową. Założyliśmy kratkę, która nawiązuje do Cafe Racerów z lat 60. i 70. Skróciliśmy błotnik. Przebudowaliśmy elektrykę i sterowanie w tym motocyklu. Założyliśmy naszą autorską tablicę rejestracyjną. I motocykl stoi na nóżce centralnej. Chyba jedyny Harley teraz, który ma nóżkę centralną w porównaniu do oryginału. Tylne światło zostało przesunięte do tyłu wraz z kierunkowskazami. Fajnie się zgrywa z całą linią. Motocykl jest fajnie przebudowany, tworzy jedną całość. Jak widać, ładnie zadupek zgrywa się z linią tylnego koła. Mimo tych zmian motocykl zachował dalej swoje właściwości komfortowe i wygodne. Jest to bardzo fajny Cafe Racer, który daje bardzo dużo radości podczas jazdy po mieście i nie tylko.